idzie pod nóż. Stanie na własne łapy. Dziś Afry idzie pod nóż. No niestety, nie jesteśmy z tego zadowoleni. To jest coś, co nie chcielibyśmy robić, ale musimy. Musimy ją wysterylizować, bo to po prostu, wiecie, nie możemy mieć więcej psów. Nie ma możliwości, żeby gdzieś tam szczeniaki oddać, a prawdopodobieństwo, że zajdzie w ciążę w takim stylu, jak my podróżujemy, to jest bardziej niż prawdopodobne. Tak więc nie ma wyjścia, tylko po prostu trzeba to zrobić i nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo z sukami trzeba po prostu czekać, aż będzie pierwsza cieczka. No przynajmniej takie są zalecenia, większość weterynarzy tak zaleca, więc po prostu czekaliśmy na tą pierwszą cieczkę i no była i powiem wam, że męka po prostu, męka naprawdę, bo wiecie, w mieście nie jest łatwo. Tak jak my żyjemy w Europie normalnie, ale tutaj to już w ogóle, bo tu wiecie, te psy latają bezpańskie, to nie, że inni pilnują. Dobra, gotowi. Merhaba. I tutaj przyjechaliśmy do takiego weterynarza. Do takiej pani weterynarz, którą znamy z poprzedniego razu, jak byliśmy tutaj 2 lata temu. Chyba 2 lata temu to było, czy tam 1,5, nieważne. Jak byliśmy tutaj, gdy właśnie Bella, nie wiem czy pamiętacie z filmów, a jak nie, no to właśnie można sobie pooglądać. Jak mama Bella miała problem i w łapy tutaj jej wchodziły takie źdźbła trawy, takie wyschnięte źdźbła trawy, tak tutaj w Turcji mieliśmy ciągle ten problem i tutaj przez tydzień przychodziliśmy codziennie do pani weterynarz, żeby to wyciągnęła i bardzo żeśmy tą panią weterynarz polubili. No i ja zapamiętałam, gdzie ona jest i po prostu chciałam koniecznie przyjechać właśnie do tej samej pani weterynarz tutaj w Turcji. Ona nas nawet pamiętała, to też bardzo miłe z jej strony. No i teraz Afry poszła pod nóż. They are so small they cannot even eat properly. Super. Tutaj pomagają różnym kotkom. To są 3 kotki, które zostały podrzucone. I dziewczyny po prostu karmią. Sandy.
czekam, aż Afri się porządnie wybudzi, więc cieszę się, że wszystko dobrze. Przy okazji porozmawiałam z tą panią weterynarzem, ona jest taka fajna, naprawdę. I tutaj opowiada mi o pieskach i kotkach, które po prostu ratuje, które ludzie podrzucają. Mówi, przychodzę do pracy i kurczę, wiecie, co chwilę jakieś zwierzątko. I teraz mają takie trzy małe kotki, które oczywiście jeszcze muszą być podkarmiane i dopiero szukają dla nich domów. I piękne to i straszne zarazem, taka wiecie, mieszanina uczuć u nas w Polsce, w Europie, to już nie mamy tego problemu, takich bezpańskich psów, znaczy też się zdarzają domy bez domów, zwierzęta bez domów, prawda, ale nie ma tego tyle co tutaj i nie widzi się tego wszystkiego. Łatwo, nam obojgu nie jest łatwo, bo jesteśmy bardzo wrażliwi na krzywdę, ale jakby no to jest jakby część tutaj tego wszystkiego. No, she is sleeping. O, pani doktor była sprawdzić, czy wszystko ok. I generalnie czekamy, aż ona na tyle się wybudzi, że stanie na własne łapy. I wtedy dopiero pojedziemy. Dzisiaj znaleźliśmy sobie taką norkę, słuchajcie, no niedźwiedź się bardzo cieszy. Słuchajcie, my naprawdę śpimy w bardzo różnych miejscach i to jest jedno z takich właśnie miejsc. Tam kawałeczek dalej jest piękne wybrzeże, o akurat zachód słońca i są piękne zatoczki. Ale nie ma internetu. Dzisiaj niedźwiedź uczy, więc żeśmy cofnęli się kawałek w stronę cywilizacji. Bo tam kawałeczek dalej, o widzicie, są budynki. I tutaj już w połowie drogi złapaliśmy internet, więc znaleźliśmy tutaj taką dziurę, w której po prostu sobie o wystarczająco na nasz samochód i na namiocik dla piesków. I lekcję dzisiaj niedźwiedź ma za chwilę, zaczyna właśnie tyle, co zdążyliśmy rozbić obóz i jutro rano ma lekcję, więc po prostu zostaniemy w tym miejscu, a ja teraz się przejdę pooglądać zachód słońca, a jutro rano po prostu się przespacerujemy, żeby się wykąpać, a nie będziemy już na tej plaży spać, tylko sobie tutaj pięknie w tym miejscu przenocujemy. No, nie wiem, czy zdążę pokazać ten zachód słońca, bo tutaj taka górka. O, jakaś butelka, ale generalnie nie jest tutaj tak źle, nie ma tak dużo śmieci. O Jezu, moja pacjentka, tak. No nie będzie wspólnych fotek chyba, takich ujęć, było trochę nerwów, muszę wam powiedzieć, bardzo się denerwowałam, ale generalnie wszystko dobrze poszło i później ona praktycznie przespała te 3 dni ostatnie,
Młodego rano wstawała, tam szybkie siku, spacer i po prostu zjadła i szła dalej spać. No była na takich silnych lekach, bo to po operacji to wiadomo, tam dają dość takie silne lekarstwa. Natomiast... o, ogon. Jak się lekarstwa skończyły na czwarty dzień, zaczęli szaleć z Tobim i faktycznie my na piąty dzień byliśmy umówieni na ściągnięcie szwów. No i to poszło w miarę sprawnie, no, bez ofiar w ludziach, nie? Bo też to jest duży pies jednak i ona ma dużo siły. Znaczy ja jej ufam, ale to z psami to nigdy nie wiadomo, nie? Trzeba być ostrożnym, więc trochę się martwiłam, żeby nie było tam jakichś dziwnych, niechcianych zachowań, ale była bardzo dzielna. No, tak więc bardzo fajnie. Bardzo fajna jest ta pani weterynarz i te asystentki, super dziewczyny. Ofri, ofri, ofri. Hi, elevators? Ox? Ox, ox. Ale nie tu. No, I think she's too stressed at the moment. Okay, I give okay. Your mama and okay. Thank you. Tak, więc cieszymy się, że mamy to z głowy. I możemy jechać dalej. Tak miejsca na styk było po prostu. I teraz Afri poszła pod nóż. No, a kiedy ty idziesz? No to akurat nie jest śmieszne, nie? Ja wiem, że może chcesz rozładować napięcie, ale naprawdę, kurczę. Teraz no mam ochotę ci palnąć w łeb po prostu. Ale za co? No bo to nie było to wcip na miejscu. Dobra. Nic to. Chcemy zrobić zakupy, żeby jakoś zabić ten czas i nie myśleć po prostu. Situations and complete the sentences. Comfortable. Very confident or comfortable. Not comfortable, alright? Yes, yes, I know. Oh, you know now. O, proszę bardzo, teraz niedźwiedź. Tak wygląda pracujący niedźwiedź w koszuli bez majtek. No, I've got majtki. Masz majtki, tak. No to chociaż tyle. Tak się pracuje online. No. Tyle. O, faktycznie ma majtki czerwone.